Moi drodzy, partnerami tego odcinka są Zen, dzięki którego karcie oraz aplikacji możecie korzystniej używać waszych pieniędzy, płacąc w miejscowej walucie. Oraz serwis wakacje.pl, dzięki którego ofercie możecie przybyć zarówno tutaj, jak i w inne piękne miejsca na świecie. To jest generalny partner naszych tajskich podróży. Żegnamy już nasze gościnne miejsce i całą Kolantę. Jest ranek, a skoro jest ranek, to śniadanie. Nie będę wam już zawracał głowy omletami, ryżem i różnymi innymi rzeczami. Chciałbym skupić się na owocach, no bo to jest przecież również owocowy raj. Mam dwa talerze. Na jednym miejscowa, standardowa, śniadaniowa, owocowa oferta. Po pierwsze, ananasy. Ja wiem, u nas też można kupić ananasy, ale te miejscowe są genialne. Po pierwsze, nie trzeba z nich wycinać środka. W tych, które kupujemy w naszych sklepach, środek jest twardy, a środek jest najzdrowszą częścią z ananasa. Ma działanie przeciwzapalne, odchudzające, no i w ogóle. A tutaj on jest twardszy, ale nie na tyle twardy, by się nie dało tego zjeść. Wspaniały. To jest papaja, to jest smoczy owoc. On jest również w wersji białej, ale zawsze ma takie czarne kropki. To jest, rzecz jasna, mango, no i arbuz. A tutaj zamówienie ekstra. Zamówienie ekstra z takimi owocami, których u nas się kupić nie da, albo też bardzo ciężko je dostać. No dobra, to jest marakuja, marakuja, jak się mówi na nią w niektórych innych częściach świata. No ale to już nie, mangostan mianowicie. To jest rambutan, bardzo podobny do liczi i prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, gdyż botanikiem nie jestem, z liczy spokrewnione. To zresztą też, i to jest owoc najbardziej lokalny, mianowicie longan. Pokażę wam, jak to w środku wygląda. O. Bardzo podobne do liczy, tylko ma inną skórkę. W środku pesteczka. O. Doskonały. No i co? Poza kawą już niczego innego przyjmować nie trzeba, więc zamiast przyjmowania, bo to już przy wyłączonej kamerze zrobię, maleńka konstatacja. Będę wracał do tego miejsca, na pewno myślami, a być może również w życiu prawdziwym. Jesteśmy jeszcze na tej drugiej z wysp Lampa, no ale nie mogłem tutaj się nie zatrzymać, ponieważ chodzi o kulturowe dziedzictwo ludzkości. Chodzi o listę UNESCO i chodzi o batik. Batik jest właśnie na ową listę wpisany. Rzecz pochodzi z Indonezji, ale jest również i tutaj popularna. Co to jest batik? Od tego zacznijmy. To nie jest konkretna tkanina, lecz sposób jej zdobienia. Zdobienia ręcznego. Noszą tutaj sarongi. I te sarongi mają fenomenalne wzory. W związku z tym przyswoili sobie technikę, która polega najpierw na nanoszeniu, szkicowaniu tego, co się chce na danej tkaninie przedstawić. Następnie te zasadnicze wzory są pokrywane woskiem. Potem jest to ręcznie malowane i farbowane
na zimno. Mamy gospodarza, pan Sang Chong, który sam się tego nauczył i jest miejscowym mistrzem batiku. Spójrzcie, jakie to jest żmudne i jakie to jest wspaniałe i jakie to jest charakterystyczne dla tej części świata. Więc zamiast kupować sobie tutaj t-shirta w ananasy, kupcie batik. To jest wspaniała, artystyczna rzecz. To jest po prostu dzieło sztuki. Zakupy zrobione. Mają nie tylko sarongi, mają również tutaj męską odzież ręcznie zdobioną. Ale mają coś jeszcze. Wiemy, co to jest recycling. Niedawno powstało nowe pojęcie – upcycling. Chodzi o to, by rzeczy bezużyteczne przetwarzać w coś wartościowego, w coś, co może być również pewnego rodzaju dziełem sztuki. Czego tutaj jest mnóstwo? Porzuconego, sieci. No i, ja wiem, no i to był taki biegacz fiński. W związku z tym, kiedy coś takiego od wyrzuconej sieci się oderwie, a przy sieci jest tego mnóstwo, może to połknąć wieloryb i od tego umiera. To się dość często dzieje. Takie sieci zaśmiecają morza i plaże. No więc pan zbiera sieci i robi z nich takie oto torebki. Chodzi o coś jeszcze. Dzięki temu nie pobieramy stale plastikowych toreb, które również zaśmiecają okolice. Pan ma jeszcze jeden układ z rybakami. Nie tylko zbiera stare, porzucone sieci, sprawił, że rybacy nie muszą ich wyrzucać. Mianowicie, mogą je tutaj przywieźć, oddają starą sieć, dostają za to nową, a pan tę sieć tnie, no i po prostu ten wydatek związany z nową siecią zwraca mu się z nawiązką. To jest fantastyczna idea. Jeszcze jedna rzecz. Tego na plażach jest mnóstwo. W to właśnie mogą zmienić się stare, wyrzucone, jednorazowe zapalniczki. Jesteśmy już w prowincji Trang. Z powodów historycznych oraz ekonomicznych najważniejszym tutaj tematem jest kauczuk. Drzewo kauczukowca nie pochodzi stąd, pochodzi z Ameryk Południowej oraz Centralnej. Jego zastosowanie, a w zasadzie zastosowanie tego, co jest w tym drzewie, czyli białej żywicy zwanej lateksem, znali już Aztekowie i Majowie. Ale nie znali najważniejszego zastosowania kauczuku, bowiem znali koło, ale jedynie jako figurę geometryczną, a nie używali koła w środkach transportu. Może dlatego, że nie mieli koni. Konie przywieźli tam dopiero Hiszpanie. W XIX wieku, kiedy to panowie Hancock oraz Goodyear wymyślili proces wulkanizacji, a pan Dunlop wymyślił opony pneumatyczne, zapotrzebowanie na kauczuk gwałtownie wzrosło. Ale wówczas monopol na uprawę drzew kauczukowych miała Brazylia. I wtedy to chytrzy Anglicy przemycili nasiona kauczukowców i zaczęli je uprawiać w swoich koloniach. No, czyli w nieodległej Malezji oraz Singapurze. No i tak to się zaczęło. Koniunktura trwała aż do lat 20. XX wieku, kiedy to niesławny koncern IG Farben, ten sam, który robił gaz do komór gazowych w obozach koncentracyjnych, wynalazł kauczuk syntetyczny. Ale już dzisiaj nie jedyny, to w dalszym ciągu jest cud. To jest ta niezwykła łączność człowieka z przyrodą. Ucieka kura, mam nadzieję, że nie skrada się tutaj jakiś drapieżny zwierz. Zobaczcie, tak to się robi. Kiedy drzewo osiągnie wiek 6 lat, wówczas można już nacinać korę i właśnie w ten sposób do miseczek spływa lateks.
Naszą kauczukową historię skończyliśmy w momencie, kiedy to Anglicy poczęli sadzić kauczukowce w swoich koloniach w Azji Południowo-Wschodniej. Potem zaczęli to robić też Francuzi, no bo mieli również tutaj kolonie, granicząca z Tajlandią Kambodża i nieco odleglejszy Wietnam. Tajlandia nie była kolonią, nie była protektoratem, była niepodległym krajem. Oczywiście Zachód miał tutaj dość spore wpływy, ale jednak Tajowie stanowili sami o sobie. Akurat w prowincji Trang, do czego jeszcze będziemy wiele razy wracać, silne były wpływy chińskie. Mieszkała tu i mieszka nadal liczna społeczność Chińczyków, Tajów. I w roku 1899 zasadzono tutaj pierwsze kauczukowe drzewo. Tradycja chce, że to jest właśnie to drzewo. Kauczuk na plantacji dożywa mniej więcej 100 lat. Tutaj musiałby mieć więcej, no ale jest pielęgnowany. Dzisiaj Tajlandia jest najważniejszym producentem naturalnego kauczuku na świecie. Branża oponiarska, rękawiczki lateksowe, prezerwatywy. To jest potężna gałąź tajskiego przemysłu. Za mną bardzo ważny miejscowy zabytek. Ważny nie tylko ze względu na zabytkowość, ale również przesłanie symboliczne. To jest mianowicie dawny pałac gubernatora prowincji Trang. Więcej szczegółów w środku. Swą dzisiejszą kauczukową potęgę Tajlandia zawdzięcza w zasadzie tylko jednemu człowiekowi. Otóż w XIX stuleciu w bardzo zamożnej i bardzo wpływowej rodzinie pochodzenia chińskiego przyszedł na świat człowiek nazwiskiem Ko Sidbi. I z czasem został gubernatorem całej prowincji Trang. To właśnie on sprowadził tutaj pierwsze drzewa kauczukowe. To właśnie on doprowadził tutaj linię kolejową, jedną z pierwszych w całej Tajlandii. No więc jest czczony. No i to właśnie on, sam Ko Sidbi pod postacią woskowej figury. Niezwykle mało jest już tutaj takich domów, no bo to jest tradycyjny chiński styl. Rezydencja nie byle kogo, więc wielkie, niemal wszystko oryginalne z tamtych czasów, z XIX, może z początków XX wieku. Meble, oczywiście na ścianach fotografie i eksponaty, gdyż chociaż dom jest w rękach prywatnych, no to działa tutaj muzeum. Można, co zawsze nas niezwykle ciekawi, podejrzeć, jak pan gubernator spał. A no właśnie, tak, był niewielki, ale łóżko całkiem solidnych rozmiarów. Zarówno najstarsze drzewo kauczukowe, jak i pałac gubernatora leżą w mieście Kantang. To była kiedyś stolica całej prowincji Trang. Dlaczego? Dlatego płynie tutaj rzeka, również Trang, a ta rzeka dopływa do cieśniny Malakka, najdłuższej cieśniny na świecie, która łączy Ocean Spokojny z Oceanem Indyjskim. No więc bardzo ważna arteria komunikacyjna. Ale obecność tej rzeki to była jednak czasami i dość spora niedogodność, bowiem w porze monsunowej miasto regularnie było zalewane. Zatem stolica została przeniesiona do miasta innego. O jakiej nazwie? Trang, żeby było łatwiej. Prowincja Trang, rzeka Trang, miasto Trang. No teraz po raz pierwszy mogę powiedzieć Trang, Trang, Trang. No bo była prowincja, jest nadal. Była rzeka, teraz jej nie ma, ale w końcu jest miasto. Dzisiejsza tejże prowincji stolica. Pojechaliśmy od razu do restauracji, ponieważ widzieliście,
co jadłem dzisiaj rano. Nic więcej. Staram się niczego przed wami nie ukrywać. Owoce, no a przecież one przelatują przez człowieka błyskawicznie. No więc zamówienie. Dobra. Nie tylko dla mnie, dla nas wszystkich. Te piramidy dymiące to jest chiński wpływ. Dim Sumy. Miasto Tran jest tajską stolicą tychże pierożków, które mają różną formę, co je łączy. Tylko to, że są gotowane na parze. Każdy rodzaj ma swoją piramidkę. Piramidkę. I tutaj mamy na przykład pikantne wodorosty. Tutaj mamy z grzybami chińskimi pierożki. O, to jest taki dim sum wielki, pewnie z pieczoną wieprzowiną. Dobra, coś muszę wsadzić sobie do ust. Coś małego, żebyście... Żebym mógł do was szybko mówić. No, wezmę to, gdyż nie mam pojęcia, co to jest. Menu było po tajsku i po angielsku, ale tak naprawdę... Nie do końca wiem, co zamawiałem. Moim zdaniem to jest krab. Nie, kreweta. To jest kreweta, natomiast tu jest krab. Ten krab o miękkiej skorupce. Smażony metodą stir fry razem z proszkiem curry, czyli nie z pastą curry, jak to zwykle w Tajlandii bywa. To znowu chiński wpływ. To też jest rzecz typu curry. Kwaśna zupa. Kwaśna zupa z krewetami, widzicie, zakwaszona, jak myślę, tamaryndowcem. Co to jest? To jest curry już w całkowicie tajskim stylu. Mleczko kokosowe, galangal, liście, lemonki kafir i do tego ten oto dodatek, czyli ryżowy makaron, ryżowy vermicel i całkowicie surowe jarzyny, ogórek, kapusta oraz ta długa zielona fasolka. Jeszcze jeden krab, również o tej miękkiej skorupie, smażony w głębokim tłuszczu, czyli deep fried, nie stir fried, razem z czarnym pieprzem. Żeby pokazać wam, o co chodzi w takim miękkim krabie, zrobię to, co robić lubię najbardziej. Czyli spróbuję. O Jezu. Aha, przepraszam. Nie wzywaj nadaremnie. Wspaniałe. A to też tenże miękko-skorupkowy krab. Znacie moją do krabów miłość. O. 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 Trunk, trunk, trunk. Trunk, trunk, trunk. Trunk, trunk, trunk. Kończę. Reszta czeka. Dim sumy zimne kompletnie nie mają sensu. Miasto nie leży nad morzem, zatem w zasadzie nie ma w nim turystów, bowiem turyści łakną przede wszystkim plaż i morskich kąpieli. A skoro nie ma tu turystów, oznacza to, że wszystko, co tu mamy, jest autentyczne. Jest zrobione głównie dla miejscowych. Ma głównie ich potrzeby zaspokajać, a nie potrzeby przyjezdnych. No i już czytając o Trang ostatnie materiały, dowiedziałem się, że mamy tutaj niezwykły ożywczy ruch kawowy, który zresztą ogarnia całą Tajlandię, ale podobno aż tak fajnie kawowo nie jest nawet w Bangkoku. To znaczy, uprawia się tutaj kawę, mówię o całej tam Tajlandii, ale o okolicach również. Tutaj się ją praży i podaje na przeróżne, wymyślne sposoby. To są prawdziwe kawowe świątynie. No to była cała procedura. Pani najpierw spytała się, jaki rodzaj kawy chce, to znaczy jak palonej. Wybrałem mocno paloną. No i jaki jest rezultat? No po pierwsze, piękna krema. Jest to duża kawa, jak na standard włoskiego espresso, ale w Polsce czasami espresso bywają większe. No i nie mają dość często
tak obfitej pianki. To jest wybitna kawa. To jest wybitna miejscowa kawa. Muszę do swojego kawowego kajeciku dopisać również Tajlandię oraz tram. Kawa, po niej się wybornie śpi. Teraz hotel i drzemka. No, po tym, co zjedliśmy, musimy odpocząć, gdyż czeka nas jeszcze jedna dzisiaj atrakcja. Myślę, że również kulinarna, ale musi się ściemnić. Tak wygląda miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Zwykły miejski hotel w centrum miasta. Poglądowa mapa prowincji. Dawna stolica, Kantang, rzeka Trang i miasto Trang, w którym jesteśmy. Pobieżna lustracja hotelu i tutaj wykazuje silne chińskie wpływy. Jest i przydomowa kapliczka, no tak. To na dole jest chińskie. Widać to po architekturze i alfabecie. Ale zobaczcie, co jest piętro wyżej. Piętro wyżej mamy rzecz hinduistyczną. No, to jest któryś z hinduskich bogów. A na samej górze mamy kapliczkę buddyjską. Zatem, no, jak to w Tajlandii, trzy w jednym. Konfucjanizm albo taoizm, tego nie jestem pewien, hinduizm, no i buddyzm. Zapadł zmrok, no więc co się dzieje? Miasto, które jeszcze 2-3 godziny temu wydawało się nieco pustawe, teraz nagle ożyło. No więc co robimy? W to miasto nurkujemy. Paryż ma swoją wieżę Eiffla, a Trang wieżę zegarową. Kiedyś stała tutaj drewniana konstrukcja z zegarem. Na początku lat 60. XX wieku zamieniono ją w taką modernistyczną konstrukcję. Wspaniała iluminacja. Z jakiej okazji? No, zbliża się chiński Nowy Rok. O ile w całej Tajlandii populacja chińska to 15%, tak tutaj, w tym mieście, ludzi o chińskich korzeniach jest większość. Dlatego też to tak właśnie wygląda. Nocny targ, czyli miejsce, w którym oprócz ciuchów, zegarków, kosmetyków i różnych innych rzeczy sprzedaje się też jedzenie. Przeróżne stoiska z jedzeniem najczęściej przygotowanym wcześniej i tutaj podgrzewanym, oferowanym na wynos. Tu mamy różnego rodzaju owoce morza, mamy wcześniej mule na parze, ugotowane krewetki. O, to jest ciekawe, mianowicie kraby oraz krewetki w bardzo podobnym sosie. Jak mniemam, chodzi o słodki sos chili. To nie jest jedyny targ nocny tutaj. Ten już, zdaje się, dobiega do finału, bo niektórzy się pakują. Spróbujemy wbić się w jeszcze jedno miejsce. No tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Część z tych rzeczy jest przygotowywana na miejscu. Na przykład te ryby dochodzą nad rusztem. Napisy w zasadzie wyłącznie po tajsku, więc nie jest to miejsce dla turystów, więc nie przeczytam i nie powiem wam, co tutaj jest. Mogę jedynie dzięki popularności cyfr arabskich odczytać ceny, które nie są wygórowane, bo taki jeden szaszłyczek to złotówka z kawałkiem. To jest pewnie jakiś rodzaj satajów, no bo to jest chyba sos orzeszkowy. Jest prawie 10 wieczór, jest dzień powszedni. Tłumów tutaj nie ma, ale w weekendy pewnie są. O, to stoisko musi być szczególnie dobre, gdyż rzeczywiście gromadzi tłumy. Co tu jest? No nie mam pojęcia. To są chyba
posiekane parówki. O nie! To jest omlet i ryż. Zobaczcie, czym pan to polewa. Keczukiem chyba. No, chyba, że to była sriracha, wtedy sorki. Zamówienie skromniutkie, no bo poziom wcześniejszego najedzenia był dość spory. Dwie smażone krewety, makaron sojowy w ciemnym grzybowym sosie, shiitake, szczypior, imbir. Bardzo dobre. No i nawodnienie, czyli woda kokosowa. Niezwykle mili ludzie, a to w ogóle jest nowy targ, ma raptem parę lat. No i jeśli wyobrażacie sobie, że będą tutaj półnadzy mężczyźni podrzucać wokami i będzie wszędzie buchał płomień, no to tak nie jest. To wygląda nowocześnie po prostu. Zamówienie skromniutkie, ponieważ, i to jest doskonała wiadomość, mam nadzieję, że również dla was, ale dla mnie na pewno. Jutro rano czeka nas kolejny atak pierożków dim sum. Dzień dobry. Mówię do was z okna mojego pokoju hotelowego. Hotel w środku widzieliście wczoraj wieczór. Jest on usytuowany tuż koło dworca kolejowego. Mówiłem o tym, że z powodów kauczukowych doprowadzono tutaj kolej już na początku XX wieku. Jest ranek, wczesny ranek. Trzeba się było zerwać. Powiecie, no tak, śniadanie. A ja na to nie odpowiadam jednoznacznie. Dla mnie śniadanie, a dla innych... Wieczorny targ, na którym byliśmy wczoraj, to nie jest jedyny targ, który działa w nocy. Nie chodzi o to, że jest parę targów. Chodzi o inny ich rodzaj. Już mniej więcej o drugiej w nocy otwierają się inne miejsca. Na śniadanie. Dlaczego? Dlatego, że praca na plantacjach kauczuku właśnie o drugiej się zaczyna mniej więcej po to, by nie musieć pracować w palącym słońcu. I ludzie przed pracą w okolicach Trangu i w samym Trangu idą coś zjeść. Jedzą bardzo często dim sumy. Dzisiaj one są również w godzinach wczesnoporannych jeszcze sprzedawane, ale o tej porze je się je jako obiad po prostu. W przerwie pomiędzy pracą. I procedura wygląda w ten sposób. Mamy stanowiska specjalne, najczęściej na zewnątrz i przeróżne dim sumów formy. I co teraz trzeba zrobić? Trzeba sobie coś wybrać. I to wszystko, co się wybierze, a tego jest tutaj multum, jak już wspominałem wczoraj, w przypadku dim suma chodzi o małe danko i formę podgrzewania na parze. My określamy to mianem pierożków, ale to nie zawsze muszą być pierożki. A jeśli to są pierożki, to mają przeróżne formy i kształty. No więc podgrzewane jest to na parze właśnie tutaj, a potem to, co się zamówiło, jest przynoszone do stolika. Bardzo mi się podoba to. This, yes, please. This one. And... Tofu. Tofu, yes. Yeah, and crab curry. Oh, yes, crab curry, yes. Crab curry, yes. Yeah. And pork, one portion of... Pork, okay. You eat him. Pork local in France. Ah, okay. And tea. Yeah. Thank you. Historia dim sumów jest nierozerwalnie związana z herbatą. Już w X wieku w kantonie i okolicach herbaciarnie wpadły na pomysł, by podawać małe danka do herbaty właśnie. No bo to
pasuje. O ile herbata z mlekiem i cukrem pasuje wyłącznie do słodkiego ciasta, tak herbata zielona, niesłodzona, wytrawna, pasuje świetnie do jedzenia. No i ta tradycja, X wiek, przetrwała. Chyba że zamawiamy dim sumy późnym popołudniem, wtedy piwko, ale jeszcze o tej porze herbata. Mam miejscowe śniadanie. Dla niektórych wczesny obiad. Dla tych, co przy kauczuku robią. Zacznijmy od dim sumów. To jest ekstra rzecz. I w formie całkowicie niepierożkowej. Jest to curry z kraba. Bardzo łagodne. Z odrobiną mleczka kokosowego. Dobra, jest tu czerwony fragmencik papryczki chili, ale nie jest ostre. Świetne. No i krab. Krab. To jest rzecz bezmięsna zupełnie. Mianowicie tofu, shiitake i sos. Myślałem, że imbirowy, ale imbirowy on nie jest. On jest w zasadzie własnym sosem. Brokuł, chwilę podgotowany na parze, shiitake, tofu. To są takie urocze grzybki i do tego krewety, jak sądzę. Krewetki. To jest krewetka oraz krab. Wyborne. Wyborne. Ale są jeszcze dwie rzeczy. Jedna spotykana wszędzie w świecie chińskim. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Chinach, w Singapurze, w Malezji, na Filipinach, czy też tutaj w Tajlandii. To jest congee. Jak najprościej określić congee? No, najprościej określić je mianem ryżowego kleiku, czyli śniadaniowy, rozgotowany ryż. Ale ten ryż jest podrasowywany różnymi innymi dodatkami. No, wywary na przykład. W tym wypadku jest to wywar z owoców morza. W środku jest krab, w środku są krewety i w środku jest ryba. Imbirowe, cudowne. O ile klej ryżowy jest raczej czymś dla ludzi chorych w naszej części świata, kojarzy się ze ścisłą dietą, tak tutaj to jest perwersyjnie dobre, gdyż ten delikatny smak ryżu wspaniale przyjmuje wszystkie inne smaki i się z nimi łączy. Jajo. Myślałem, że to grzyb, ale to jest coś, co po prostu kocham. Stuletnie jajo, tak zwane, chińskie. Można to kupić na sztuki zapakowane wakium w sklepach. Wiem, niektórzy tego nie znoszą, ale jeśli miałbym opowiedzieć o jakichś perwersyjnie dziwnych i dla wielu niedobrych smakach, dla wielu niedobrych, dla tych z naszej części świata, tak chińska wódka, która bardzo często pachnie karbidem i stuletnie jajo, które również nieco wali, to jest połączenie absolutnie genialne, aż mam dreszcze pożądania, jak o tym myślę. Imbirek od rana. To jest specjalność lokalna. Mianowicie, cały prosiak pieczony krótko, 1,5 godziny góra, w potwornie nagrzanym piecu, marynowany wcześniej na słodko i potem rąbany, no właśnie tak, jak rąbanka i podawany na zimno, na ciepło. Ten jest na zimno? Tak, na letnio. Bardzo krupiąca skórka. Wyraźna słodycz.
Ja wiem, że Włosi są fajni i Francuzi, zjadając rano croissanta. Ale fajnie jest rano również zjeść coś takiego. Dzieła sztuki. Kolejny targ, zwany głównym albo też centralnym. Zauważcie zresztą, że słowa targ i trunk są do siebie niezwykle podobne. Wejście i od razu bardzo przyjemne stoisko. Kraby. Jezu, ile ja tu krabów zjadłem. Płaszczki. To ryba, która nazywa się makrelą królewską, king mackerel, ale tak naprawdę jest to ryba z rodziny tuńczykowatych. To w ogóle pierwsze stoisko. To jest ogromne, pod dachem, bo zimno tu nie jest, ale często pada. Wchodzimy. Jeśli ktoś był kiedyś na targu w Azji, to doskonale rozumie moje obecne podniecenie. No jest tutaj po prostu tyle cudownych rzeczy. To widzicie to, kąpiąc się w Adriatyku, jeśli się w nim kąpiecie. Taki kształt przypominający nieco ogórka, trepangi. To w zasadzie jedzą wyłącznie Chińczycy. No ale to stoisko nie pozostawia wątpliwości, w jakim kraju jesteśmy. Pulpa z tamaryndowca. Tym się obok limetki do kwasza dania. To jest z pestkami, ale to się z wodą miesza i potem odcedza. Miejscowa szalotka, miejscowa cebula, no co najważniejsze, miejscowe, czyli domowo robione pasty curry przeróżnego rodzaju. To jest fajna rzecz, bo mówiłem o lemonce kafir i pokazywałem liście, a to są owoce. Zupełnie rzecz bez soku, ale starta taka skórka wspaniale aromatyzuje danie. Przepraszam, idziemy dalej. Stoisko mięsne, bezlodówkowe, ale to musi być dzisiaj sprzedane, bo tutaj po prostu przez cały dzień przychodzą ludzie i coś kupują. Wspaniałe stoisko jarzynowo mieszane. Jarzynowo mieszane, no bo to nie są jarzyny, to są małe krabiki, a to są jakieś robale. Wygląda to trochę jak cykady, to się pewnie chrupie. Miejscowe zioła to jest właśnie wodny szpinak, czyli morning glory. Doskonałe do zrobienia metodą stir fry, czyli wok, trochę oleju. No i dodatki wedle uznania. To jest galangal, czyli kuzyn imbiru. Można to u nas kupić, ale znacznie jest to kupić ciężej niż to, czyli imbir, który jest w każdym sklepie. Ta długa fasola, świetna, również na surowo, to jest wspaniałe w smaku i niezwykle zdrowe. Gorzki melon mianowicie, rzeczywiście ma leciutko gorzkawy smak, niezwykle orzeźwiający. Jest tutaj taka ilość wspaniałości, że już samo chodzenie po tym targu i oglądanie tego to jest rzecz podniecająca. A jeśli chcemy gotować, no to po prostu kilka najprostszych składników, wcześniej przygotowane, a potem cak, cak, pak i błyskawicznie wszystko się łączy. Jeśli o mnie chodzi, to jest jeden z najpiękniejszych smakowo rejonów świata.